Triumf prawdy i porażka kłamstwa. Tak o nowym filmie Andrzeja Wajdy i jego przedpremierowym pokazie mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Długo czekaliśmy na odkrycie prawdy. Na film ukazujący prawdziwą, tragiczną historię zbrodni katyńskiej. Przedpremierowy pokaz odbył się na dziedzińcu zamkowym, gdzie zebrali się liczni szczecinianie. Wśród nich rodziny, które utraciły bliskich w Katyniu. Przez lata fałszowano historię Polski, by zabrać nam to, o co walczyli nasi ojcowie i dziadkowie. Jednak obecnie siłą naszego narodu jest pamięć, którą starannie pielęgnujemy przez lata. W dniu szczecińskiej projekcji filmu Katyń przed katedrą odsłonięto ścianę pamięci. Na płachtach wypisane są nazwiska. 18 tysięcy ofiar Katynia.